Polskie Radio Białystok. Dzień dobry Państwu. Komentarz i podsumowanie będzie bardzo krótki. Po dobrym początku i prowadzeniu 1-0 można powiedzieć, że od tego momentu zaczęły się komplikacje w naszej drużynie. I potem już praktycznie nic w naszej grze nie funkcjonowało. Doprowadzaliśmy do prostych sytuacji, strat, które napędzały przeciwnika i w konsekwencji oczywiście tu kolejne zdobywane bramki, a już potem w drugiej połowie można było wiedzieć, że to już taka kwintesencja całego tego spotkania. Myślę, że zwycięstwo tutaj Zabrza zasłużone i jako trener muszę powiedzieć, że jest mi pierwszy raz od dłuższego czasu jest mi po prostu, powiem krótko, wstyd za taki poziom spotkania, który prezentowaliśmy. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz, Sportintegra.pl pyta, jak ocenić występ defensywy, która tak łatwo dała się ogrywać Zabrzanom? No, myślę, że tu już określałem to w kilku poprzednich zdaniach. Na pewno ta gra defensywy była bardzo słaba i zbyt łatwo pozwalaliśmy na konstruowanie akcji przez zawodników Górnika i dlatego też taki wynik, a nie inny. Dziękuję bardzo trenerze za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Myślę, że oglądaliśmy ciekawe, interesujące spotkanie od początku. Tak jak tutaj też były zapowiedzi, czy to się potwierdziło. Zarówno my, jak i zespół z Białegostoku przyjechali grać otwartą piłkę. Chcieliśmy zdobywać teren, strzelać bramki. I tak ten mecz wyglądał. Mnie cieszy bardzo, że wreszcie nawet po stracie bramki parliśmy do przodu i wreszcie nie tylko udało nam się bramkę na 1-1 trafić, ale i też i pozostałe na 2 i 3 i to cieszy. I ważne jest też to, że do końca walczyliśmy o kolejne, mieliśmy ku temu sytuację, więc myślę, że na zakończenie sezonu oczywiście szkoda, że kibice tego nie mogli widzieć, ale oglądaliśmy w Zabrzu bardzo ciekawe, interesujące spotkanie. Dziękuję. Pan Michał Zichlarz, Sportintegra.pl pyta, oddech ulgi po przełamaniu złej serii? Pracujemy zawsze na treningu nad tym, żeby mieć pomysł na spotkanie, żeby mieć żeby wiedzieć, jak się rozliczać, jak pracować. I myślę, że dzisiaj to przyniosło efekt i myślę, że to było najważniejsze, czyli to, że wierzymy w to, co robimy na zajęciach. Co było kluczem do pokonania Jagiellonii? No na pewno mieliśmy sytuację przed bramką i chcieliśmy bardzo nie tylko gonić, ale już my chcieliśmy wyjść na prowadzenie, ale myślę, że tutaj no dzisiaj dyspozycja też indywidualna piłkarzy, bardzo dobre zachowanie całej linii obrony, ale też musimy podkreślić akcje indywidualne Hesiego, nieprzewidywalne podania Nowaczka, no i zadziorność Aleksa, to jest ta grupa ofensywna i na pewno i zespół, ale i też ci chłopcy dzisiaj bardzo dużo wnieśli i to ogromnie cieszy.